gospodarze nie zajmują się partyjnymi sporami, lecz pracą na rzecz mieszkańców. Lublin, Zielona Góra, Bolesławiec, Szczecin czy Tarnów Główne to tylko niewiele przykłady. Partie polityczne dostrzegają sukces samorządów i pragną zawłaszczyć go dla siebie. To dla nich narzędzie do zdobycia władzy na poziomie centralnym. PO, PiS, Nowoczesna czy PSL nie radzą sobie na własnym podwórku i zajmują się wewnątrzpartyjnymi aferami. Ale łagodnym okiem patrzą na prosperujące gminy kierowane przez niezależnych samorządowców. Większość gmin w Polsce ma bezpartyjny głównych burmistrzów i prezydentów. Mieszkańcy miast i wsi nie chcą rządów partii politycznych na szczeblu lokalnym. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pokazały to na przykład wybory uzupełniające w Radomsku, Stargardzie i Nowogrodzie, gdzie kandydaci bezpartyjni wygrywali mieszkańców z kandydatami wysuwanymi przez partię. W Radomsku niezależny kandydat Jarosław Ferenc uzyskał w drugiej turze 64% poparcia, a Rybalski z Wiesław Kamiński 36%. W Stargardzie nienależący do partii Rafał Zając otrzymał prawie 88%. Konkurenci z PiS i PO odpowiednio niecałe 11% i niecałe 2%. Nawet w Nowogrodzie, w województwie podlaskim, uważanym za bastion PiS, mieszkańcy wolę postawić na bezpartyjność i niezależność. Grzegorz Walka otrzymał ponad 60% poparcia, a konkurent z PiS 3,5%. Sondaż z 15 września wykonany przez IBRIS dla Rzeczypospolitej pokazuje, że bezpartyjne komitety samorządowe mogłyby liczyć na 10% poparcia, jeśli wybory do sejmików wojewódzkich odbyłyby się teraz. Z tego samego sondażu wynika, iż 66% respondentów oczekuje, że lokalne komitety wystartują w najbliższych wyborach. Tylko bezpartyjny samorząd, niesłuchający wodów partii w Warszawie, może działać skutecznie na rzecz mieszkańców. Nie pozwólmy partiom politycznym zniszczyć tego, co przez lata budowali lokalni samorządowcy. Nasze małe ojczyzny, nasze domy.
właśnie angażując się w wojny polityczne, które naprawdę nikomu nie służą. Dlatego stało się to, o czym marzyliśmy. My w Mazowieckiej Wspólnocie już od kilkunastu lat bezpośrednio działaliśmy i cieszymy się, że wiele tu środowisk razem z nami dzisiaj tu staje i razem z nami buduje siłę, która powie partiom politycznym nie, która powie, że jest inna Polska samorządowa, Polska niezależna, Polska budowana dla naszych ojczyzn, małych ojczyzn. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, chciałbym jeszcze raz wszystkich serdecznie przywitać. Przywitać panów prezydentów miast, panów wójtów, burmistrzów. Nie będę wymieniał nazwiska, bo wszyscy są równie ważni, radnych i tych działaczy, którzy nie pełnią funkcji, ale są, dzięki którym inni te funkcje mogą pełnić i ich reprezentować. Drodzy Państwo, zjechaliśmy się, spotkaliśmy się z całej Polski. Są z nami ludzie od ziemi białostockiej, suwalskiej, aż po Wrocław, od Szczecina, aż po Podkarpacie. Jest tu cała Polska, Polska samorządowa. Drodzy Państwo, w imieniu gospodarzy chciałbym jeszcze raz powiedzieć jedno. Zajmuję się tutaj na polskiej historii. Jak wołali polscy hetmani, polscy wodzowie, którzy pokazywali drogę, jakim kierunku trzeba iść. Poczynajmy. Poczynajmy w imię Boże. Idźmy do sukcesu wszyscy. Dziękuję. Wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, wieloletni starosta powiatu radomskiego. Szanowni Państwo, a teraz czas na człowieka, który łączy nas na co dzień. Jest motorem napędowym całego ruchu. Patryk Kałaszkiewicz, koordynator krajowy Ruchu Samorządowego bez Patryki. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja na co dzień spotykam się z Państwem. Właściwie czuję się jako sprzedawca idei, tej idei samorządnej i obywatelskiej Polski. Mi chciałbym na przykładzie przedstawić, skąd się wziął nasz ruch, skąd my tutaj jesteśmy wspólnie razem w Warszawie na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi. Szanowni Państwo, nasz ruch rozpoczęliśmy na Dolnym Śląsku 2010 roku, tak jak wy w Warszawie. Od 2010 roku odnosiliśmy sukcesy w wyborach samorządowych. Prosiłbym grafikę, jeśli można. W wyborach samorządowych, osiągając naprawdę bardzo dobre wyniki. W 2014 roku spotkaliśmy się już 6 z Państwa i każdy z nas w własnym województwie startował pod własnym szyldem. Osiągnęliśmy wyniki gminy, radnych w sejmikach, te wyniki były ponad 10%, ale każdy z nas miał inny szyld. To jest to klucz, który się nas łączy. Dzisiaj jesteśmy pod wspólnym szyldem bez partyjnym tutaj w Warszawie i pod tym wspólnym szyldem pójdziemy razem do wyborów samorządowych. Szanowni Państwo, niedawno w tym filmie mieliśmy okazję zobaczyć sondaż z grudnia. Wczoraj Rzeczpospolita opublikowała nowy sondaż, w którym my bezpartyjni samorządowcy czy komitety bezpartyjne osiągamy jeszcze lepszy wynik. My rośniemy w siłę. Te wyniki dotyczą 4 sejmików województw, województwie dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. I w każdym z tych sondaży przekraczamy próg wyborczy. Na Dolnym Śląsku, jak widać, zbliżamy się do Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Tak będzie w całej Polsce. Proszę w to wierzyć. Jesteśmy w stanie zrobić to w całej Polsce, czyli mieć jeden wspólny komitet ogólnopolski bez sejmików województwa. Dziś są z nami przedstawiciele, jak liczyłem, aż 11 województw na 16. Do nas należy wspólna praca, byśmy znaleźli jeszcze w 5 województwach, jest na to czas, i zbudowali nasze wspólne struktury, bo razem naprawdę mamy szansę pójść do wyborów i postawić kontrę do partii politycznych i być realną trzecią siłą. Te korzyści, które mamy ze wspólnej listy, są oczywiste. To jest losowanie numerów, jest wstęp do mediów centralnych i sondaże, w których już jesteśmy brani pod uwagę. Tego kilka lat temu jeszcze nie było. Więc Szanowni Państwo, liczę na Waszą współpracę, liczę na Was, na to, że nie tylko ja, ale razem pojedziemy w Polskę i będziemy szukali ludzi myślących podobnie i razem zwyciężymy w najbliższych wyborach samorządowych. Dziękuję. Brawami jednego z inicjatorów naszego
który nie tylko doskonale zarządza swoim ukochanym miastem, ale też niestrudzenie wprowadza w życie ideę bezpartyjności samorządu. Prezydent Szczecina Piotr Krzysztof. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich samorządowców, tych z Warszawy, tych z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, z całej Polski, bo tak jak już padły te słowa, jesteśmy z każdego zakątku. Łączy nas jedno, myślenie o lokalnej Polsce, o dobru naszych mieszkańców i o tym, żeby sprawnie zarządzać tymi samorządami, w których działamy i które tak naprawdę są naszym życiem i naszą codziennością. Wielkimi krokami zbliżają się wybory. Myślę, że ta temperatura polityczna cały czas rośnie. Widać to w mediach, widać w telewizjach. Partie walczą ze sobą, przedstawiają swoich kandydatów. Liczą się w różny sposób, budują koalicje. Pokazują się sondaże, które też tutaj dziś widzimy. I to pokazuje, że tak naprawdę przed nami wielkie wyzwanie. Ludzie też zaczynają się wyborami interesować. W Szczecinie zaczepiają na ulicy i pytają tak naprawdę, po co wybieramy się do województwa? Co chcemy tam osiągnąć? Po co właściwie tak naprawdę jest to województwo potrzebne? Oni identyfikują nas z gminą, z powiatem, z tymi podstawowymi problemami, które na co dzień rozwiązujemy i z którymi oni do nas przychodzą. I to jest, myślę, wielkie odkrycie dla nas, zaangażowanych samorządowców, że ci ludzie nie widzą potrzeby funkcjonowania samorządu województwa. My to musimy odczarować. My musimy doprowadzić do sytuacji, w której ten samorząd lokalny, to województwo, bo tak oni mówią ludzie, nie będzie emanacją partii politycznych, nie będzie odzwierciedleniem tego, co dzieje się w polskim parlamencie, sejmie i senacie, tylko będzie elementem budowania lokalnej społeczności. To województwo ma pomagać nam w odbudowie dróg lokalnych, w edukacji, w opiece zdrowotnej, w tych wszystkich sprawach, które często są na naszych barkach i w których nie uzyskujemy należytego wsparcia i pomocy. Nie może być tak, że marszałek województwa nakłada mapę partyjnych włodarzy na mapę środków unijnych, które będzie dysponował do poszczególnych samorządów. Z tym chcemy walczyć. Jestem przekonany, że nam się to uda, że Polacy zrozumieją, że województwo jest ważne i że my idąc pod wspólnym szyldem ogólnopolskich, samorządowych, bezpartyjnych ludzi będziemy w stanie osiągnąć to, czego oni oczekują. Wszystkiego dobrego, życzę nam siły, idźmy w tym kierunku i mam nadzieję, że będziemy mogli po wyborach powiedzieć, że w każdym samorządzie województwa, w każdym sejmiku jesteśmy my bezpartyjni. Bardzo dziękuję. A teraz przywitajmy kolejnego lidera naszego ruchu. Doświadczonego samorządowca, który od lat udowadnia, że dobro lokalnej wspólnoty jest najlepszym drogowskazem. Zaprośmy na scenę jedno z najmocniej bijących serc ruchu samorządowego bezpartyjnym. Prezydent Lubina Robert Czarczyński. Wielkie brawa. Dzień dobry Warszawo. Pozdrawiam Was z Lubina, choć wiem, że różnych jest między nami, jeśli chodzi o sport, a zostawiliśmy swoje flagi czegoś na zewnątrz. Także pójdziemy na wspólny mecz, być może już niedługo. Dziękuję za to zaproszenie. Organizatorzy, pewnie zdradzę ich wielką tajemnicę słodką, narzucili nam niezłe tempo. Podejrzewam, że główny organizator chce zdążyć jeszcze dzisiaj na ślub Harego. Nie martw się Grzegorz, zdążysz zobaczyć to w telewizji. Nie będziemy długo mówić. Proszę Państwa, kiedy postanowiliśmy budować ruch ogólnokrajowy, zaznaczam ruch, nie związek, nie partię, tylko ruch ludzi pospolitego ruszenia, ludzi, którzy chcą przebudować Polskę, swoją lokalną ulicę, szkołę, zgłaszają się różni eksperci do mnie. Eksperci z różnych kół środowisk politycznych, których sądziłem, powinniśmy wysłuchać, powinniśmy z nimi porozmawiać. Eksperci, którzy okazało się w rozmowach, doradzali różnym partiom, które zwyciężały, które odnosiły sukcesy. Z rozmów, które z nimi przeprowadziłem, niestety wynika jedna smutna wiadomość. Wszyscy ci eksperci okazali się ekspertami od nauki okłamywania, nauki napuszczania, nauki tak naprawdę intrygi i kłamstwa. Dlatego, że oni tak naprawdę przygotowują działaczy partyjnych do takich działań.
Ja się nie godzę na prowadzenie takiej polityki, nie godzę się na prowadzenie takiej przyszłości Polski. Jeden z bardziej droższych ekspertów dotyczących budowania wizerunku politycznego okazało się, że zachęcał mnie do poszukiwania jak najlepszego zadania bólu drugiej strony w czasie tej rozmowy. Tak naprawdę najbardziej go obrażenia po to, żeby go zdenerwować, wyprowadzić go z równowagi. Ja nie chcę wyprowadzać z równowagi Polaków i nie chcę wyprowadzać z równowagi moich mieszkańców. Ja ich chcę przekonać do dobrego programu, ja ich chcę przekonać do wspólnej pracy tak naprawdę. Ja chcę, żeby moja szkoła, moje przedszkole, mój żłobek, moja ulica była dla każdego. Żebyśmy się nie kłócili, z której strony mam iść. I mam nadzieję i jestem przekonany, że spotkaliśmy się właśnie tutaj po to, żeby to tak naprawdę ze sobą powiedzieć. Trzymajcie się wasze ręce. Bezpośrednio, jak zawsze w formie. I właśnie, jeśli chodzi o takie konkretne, bezpośrednie wystąpienia, to chyba wszyscy doskonale pamiętamy doskonałe wystąpienie z poprzedniej konwencji, którego autor w świetny sposób ukazał, jak partie polityczne traktują samorząd. Z mojego ukochanego Lubuskiego, znakomity prezydent Zielonej Góry, Janusz Kuliński. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Patrzę na was, poświęcacie swój weekend. Przejechaliście z całej Polski. Dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy tu dlatego, że mamy dość, nie partii politycznych, mamy dość partyjniactwa. Bo w Polsce nie ma. W Polsce nie ma prawdziwych liderów. W Polsce są tylko ci, którzy zarządzają strachem. A my w samorządach się nie boimy. I dlatego partie nie leją samorządów. Bo nie mogą nam nic kazać. Bo nie mogą nas wystraszyć. A mieszkańcy? Mieszkańcy rozliczają nas z czego? Z tego, co robimy. Czy droga? Czy szkoła? Na jakąkolwiek barwę polityczną? Nie. A dla partii liczy się co? Dla partii nie liczą się ludzie. Dla partii liczy się ich interes. Oni co 4 lata przychodzą do nas i mówią, chodźmy razem. A co się dzieje po wyborach? Po wyborach to idźcie już sobie sami. My jako partie damy sobie radę. 2% społeczeństwa to ludzie, którzy należą do partii. 98% mieszkańców polskich nie należy do żadnej partii i nie chce należeć. Chcę żyć w normalnym kraju, gdzie nie ma wojny plemion, gdzie nie ma kłótni między jedną partią a drugą. Bo co oni się kłócą? Oni nie kłócą się o dobro mieszkańców. Oni się kłócą o to, kto będzie rządził. Są gotowi obiecać wam wszystko. Żebyście tylko ich wybrali. My jesteśmy rozliczani przez mieszkańców z tego, co zrobimy. I nikt z nas nie opisuje czegoś, czego zrobić nie może. Ja też kiedyś byłem członkiem partii. Wiecie państwo, dlaczego zrezygnowałem? Miałem dość tego, że ktoś z centrali będzie mówił mi, jak ma wyglądać moje miasto. Jak ma wyglądać moje miasto, mają decydować mieszkańcy. To jest nasza mała ojczyzna i musimy bronić tę małą ojczyznę. Bo jeżeli partie polityczne przejmą władzę, to mieszkańcy się już nie będą liczyć. Jak się traktuje ludzi? Widać to Sejmie. Ponad 30 dni protestu i nie można tego rozwiązać? Jestem przekonany, że bezpartyjni to największa partia w Polsce. Chcemy żyć w normalnym kraju, bez kłótni, bez waśni, bez rządów jednego małego człowieka. Chcemy mieć prawdziwego prezydenta, prawdziwego premiera, którzy kierują państwem, a nie jednego naczelnika, który jak jest chory, okazuje się, że państwo leży. Nie ma go i nikt nie chce robić. Rząd jest ślepy. Dlatego też jestem przekonany, a partie się nas boją. Wiecie, dlaczego partie się nas boją? Bo partie boją się ludzi. Ludzie mogą zmienić ten świat. Mogą zmienić Polskę. I jestem przekonany, że jeżeli pójdziemy wspólnie razem, to zmienimy tę Polskę. Wygramy te wybory. Tylko musimy wszyscy
chcieć i o to walczyć. Dziękuję bardzo. Drodzy bezpartyjni, a teraz głos, w którym ja zawsze z radością się wsłuchuję. Zdobywca wielu nagród, jeden z najlepiej ocenianych wodarzy gmin w Polsce. Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Witam serdecznie wszystkich Was, pozdrawiam Warszawę, ja mieszkam jeszcze dalej niż Robert Raczyński. Cieszę się, ale jednocześnie wracam prosto z Gdyni, gdzie był kongres i gdzie mówiono o niebezpieczeństwach związanych z najbliższymi miesiącami. Zaczęła się prekampania. Prekampania polegająca na tym, że kandydaci już prowadzą kampanię. Nie byłoby jeszcze to tak naganne, gdyby nie to, że odpowiedzią na to jest wystąpienie szefa PKW, który mówi, że jest bezradny. Proszę Państwa, a co będzie, jeżeli dzień po wyborach on powie to samo? Co będzie, jeżeli PKW będzie bezradny? Nowa ordynacja, nowy kodeks wyborczy to jest jeden wielki eksperyment. Mówią o tym wszyscy fachowcy, praktycy, których nikt nie pytał o zdanie, bo trzeba było stworzyć ustawiony mecz, nawiązując do Roberta. Dotacje dla partii, pierwsze miejsca w książeczce, czy też obsadzanie komisji wyborczych. To są preferencje dla partyjniaków, dla partii, które mają zaburzyć ten proces komitetów lokalnych. Ta ordynacja, już się mówi, że trzeba ją zmienić, ale czy nie jest za późno? Przecież nikt z nas nawet nie wie, kiedy będą wybory. To jest niespotykane w państwach cywilizacji zachodniej. Mamy do czynienia z jednym wielkim eksperymentem, którym ryzykujemy demokrację lokalną, którą budowaliśmy. Partie polityczne mają swoje miejsce i być może niektórzy, nawet członkowie partii, mogą być dobrymi menedżerami, ale jednocześnie wchodzą w mechanizmy, o których mówili moi poprzednicy. Nawiązujemy tą bezpartyjnością do wielkiego sukcesu, jakim był samorząd lokalny, utworzenie w 1990 roku, bo wtedy nie było partii politycznych, były komitety obywatelskie i można było budować, to był najlepszy okres w historii samorządu. W Gdyni prezydent Szczurek, przedstawiciel parlamentu, mówił o nowych pomysłach. W parlamencie krąży widmo rządowych powiatów. Krąży przekonanie o tym, że należy stworzyć nową instytucję do podziału środków europejskich, czyli zabrać regionom możliwość decydowania o przeznaczeniu tych pieniędzy. Jest bardzo wiele zagrożeń, dlatego ja uważam, że my musimy pokazać, że nie ma wizji bez alternatywy. Nie ma bezalternatywnej wizji. Bo dzisiaj wielu ludzi jest jeszcze wciąż przekonanych, że te walki plemienne, one są nieuniknione, że nie ma żadnej innej propozycji. My jesteśmy tą propozycją i my mówimy tak, nie wybierajmy mniejszego zła. Wybierzmy wspólne dobro, bo samorząd to wspólnota lokalna oparta na wartościach, która zmierza do tego, żeby wybierać wspólne dobro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prezydent Bolesławca, Piotr. Szanowni Państwo, nasza konwencja jest także sygnałem do wszystkich bezpartyjnych organizacji w kraju i doskonałą okazją do zaproszenia ich do wspólnych działań. Działań, które mają przywrócić lokalne ojczyzny ich mieszkańcom. A nikt nie opowie o tym lepiej, niż samorządowiec, który stając w politycznych szrankach z partiami, wygrywał niejednokrotnie. Powitajmy gospodarza przepięknej, jednej z najszybciej rozwijających się i wyśmienicie zarządzanej gminy Tadeusza Podgórę, która gościła nas poprzednim razem. Szanowni Państwo, Tadeusz Szajka. Dzień dobry Państwu. Pragnę przede wszystkim przekazać serdeczne pozdrowienia z Wielkopolski. Wielkopolska, tak jak i Wy, przygotowuje się do tych wyborów. Łączy swoje siły. Nie brakuje nam odważnych ludzi wśród samorządów. Podkreślam odważnych, bo stawanie przeciwko partiom dzisiaj już wymaga pewnej odwagi. Niejednokrotnie spotykałem się z ostracyzmem tych ludzi, którzy dzisiaj dysponują różnorakimi dobrami, o którymi się obiegamy, czy to na poziomie tutaj Warszawy, czy też regionalnie, czy powiatach. A zatem
chylę czoło przed tymi, którzy stają w te szeregi, którzy są gotowi ten szyld bezpartyjni nieść i stanąć w tych wyborach, by wpłynąć, by bronić racji samorządu. Szanowni Państwo, architekci reformy samorządowej mówili o tym, że samorząd to władza mieszkańców. I tak też przez wiele lat było, a nawet kadencji, że to mieszkańcy przede wszystkim wpływali na to, jak rozwija się ich lokalna społeczność, jak rozwija się ich wspólnota. Ale coraz większym zaangażowaniem wchodzą w to partie polityczne. Partie polityczne, które samorząd traktują jako narzędzie do osiągania własnych celów. Celów zupełnie niezbieżnych z interesami mieszkańców. A zatem naszą rolą jest, by ten samorząd obronić przed partiami politycznymi, którzy dla tych celów zbudowali sobie szereg różnych możliwości i narzędzi. I przy pomocy również środków publicznych stają z nami do tej rywalizacji. Wierzę, że w tych wyborach nie zabraknie nam determinacji i sił. Wierzę, że przekonamy mieszkańców do tego, że to my właśnie mamy rację. Wierzę, że również nie zabraknie wszystkim nam odwagi, by jasno powiedzieć, że partie polityczne nie służą rozwojowi lokalnych społeczności. Życzę Państwu dużo energii i sił na tą nadchodzącą, wydaje się, niełatwą kampanię, ale przede wszystkim życzę dużo odwagi. Dziękuję wielkie za panową kulturę. Szanowni Państwo, ogólnopolski ruch bezpartyjny zapoczątkowali samorządowcy z zachodnich krańców Polski. Jednak szybko dołączyła do nas silna reprezentacja ze wschodu kraju. Zapraszam na scenę burmistrza wyjątkowego miasta, Arkadiusz Nowalski, burmistrz Sejm. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam z województwa podlaskiego. Ja się wyróżniam tylko tą jedną cechą, że jestem prawdopodobnie jednym z najmniej zarabiających burmistrzów w Polsce. Stało się to dlatego, że moje miasto jest zadłużone, trzeba było podjąć męskie decyzje. Całą swoją karierę życiową buduję na osobistym przykładzie. Trzeba było dać ten przykład. Dzisiaj mamy taką sytuację, że partie polityczne, które nie mają żadnego pomysłu na moją gminę i na moje problemy, a o tym za chwilę, mają nowy pomysł, jak zmusić mnie do uległości. Bardzo im za to dziękuję. Przykład z miejscowości, która leży w takim miejscu, które przez niektórych jest opisywane jako przemysł łaski. Więc my przyzwyczailiśmy się tam myśleć o tym, że ktoś na pewno chce nas przejechać czołgiem. I rzeczywiście czasami tak jest. Augustów wygospodarował taką metodę, oni tną konfetti, czasem to zrzucają, dzięki temu nie da się ich przejechać. Państwo, to nie jest tak, ja dokonuję cudów mniej więcej raz w miesiącu i nikt nie lubi takich osób. Był taki przykład kilka tysięcy lat temu i źle skończył. Do dzisiaj mam się o tym, że temu przypomina. Nie chcę tak skończyć. Osobiste poświęcenie, przykład, rzetelność pracy i kreatywność nie wystarczą. Trzeba jeszcze ciężkiej pracy systemowej i przyjaciół. Bardzo was wszystkich o to proszę. Proszę o teraz lokowanie produktów. Zapraszam do Sejmu Miasta. Arkadiusz Nowalski, burmistrz Sejmu. Szanowni Państwo, a teraz przyszła kolej na naszych przyjaciół z Warszawy. Zapraszam człowieka, który niewątpliwie stolica ma w sercu. Przed nami burmistrz Ochoty, Grzegorz Wysocki. Grzegorzu, co dobrego u Ciebie słychać? No, to co? No i jak się to wszyscy, bardzo się cieszę. Jutro jedziemy do Poznania. Poznałaś mi kolegę z Poznania. Grzegorz jako znowu też. Grzegorz jako wielki kibic Legii, prawdopodobnie pojedzie z ekipą do Poznania. Także
się wrócić moim autokarem. Tylko pytanie, czy zabierzesz ze sobą panów Trzaskowskiego i Jakiego? To jest właśnie problem, słuchajcie, w tej Warszawie, bo tak zostaniemy w tematyce piłkarskiej, no zaczynamy tu Odeopole z Wisłą Kraków rozgrywać na tą sytuację i naprawdę słuchajcie, to nie będzie. W dodatku, a wiecie gdzie Paweł Kukiz mieszka? Kto wie? Głosiowie, tak właśnie, dziękuję. No i w dodatku Paweł Głosiów, bo dzisiaj sprawdziłem, jaki tam jest klub. Próbuję zrobić jakiś transfer z partią razem i tutaj kupić jakiegoś kolesia, który prawica rozmawia z rodzicą, jak pokonać Odrę Opole. No. Także tak to wygląda. Ale nie, tak już zupełnie serio, słuchajcie, to żadnych nie ma. Bezpartyjni Warszawy mają już swój program. Widzę tutaj wielu autorów, współautorów, ludzi, którzy pracowali ładnych kilka miesięcy nad tym programem. Pozdrawiam Wojtka, Piesiaka, chciałem gdzieś profesora Grudnikowskiego, Bogdan Żmijewski, wielu innych. Natomiast ten program dzisiaj, pewien zarys, bo przecież można by było mówić o Warszawie do wieczora, przedstawi moim zdaniem najlepszy z najlepszych. Inżynier, zamiłowany koszykarz i człowiek, który naprawdę nosi w sercu Warszawę codziennie. Chciałbym zaprosić tutaj na nasze miejsce prezydenta Warszawy, mojego przyjaciela i przyjaciela samorządu, prezydenta Wojtka Kozaka. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Po takim przedstawieniu i przy takim audytorium, ja nie wiem co dalej powiedzieć, tak? Ja przy takim audytorium, zawsze w audytorium nie przemawiałem 15 lat. Proszę uważać za moją temę. Natomiast sam nie może bronić to, mówię, więcej siły głosów niż te, kiedy byłem prezydentem Warszawy. Szanowni Państwo, spotykamy się w niemal przed dzień 28. rocznicy powstania samorządu terytorialnego. To był ważny dzień w historii kraju. Ta ustawa, która została przyjęta przez Sejm przez parlament pierwszej kadencji, zmieniła oblicze Polski. Zmieniła oblicze naszych małych, samorządowych ojczyzn. Ta ustawa zmieniła oblicze wszystkich gmin, między innymi Warszawy. Polska się zmieniła dzięki tej ustawie i to wy również tworzyliście tą zmianę i to wy również, drodzy Państwo, jesteście udziałowcami tej wielkiej zmiany. Dzięki temu Polska zupełnie wygląda inaczej niż 28 lat temu. Zmieniła się również Warszawa. Ja zawsze mówiłem dobrze o swoich poprzednikach i następcach i dzisiaj również to powiem. Uważam, że każda z tych osób miała swój skład, rozwój Warszawy, bo Warszawa zupełnie inaczej wygląda. Możemy śmiało rywalizować z innymi miastami na arenie europejskiej, być dumni z tego, jak Warszawa wygląda, jak się rozwinęła. Ale chcemy, aby ta Warszawa dalej się rozwijała. Warszawa spełniała oczekiwania swoich mieszkańców, aby sprostała wyzwaniom XXI wieku, aby otwierała się na wszystkich, aby była miastem nowoczesnym, przyjaznym, otwartą na każdego, bez względu na wiek, płeć, miejsce urodzenia, poglądy polityczne, religię, czy bez względu na to, kto kiedy zaczął płacić w tym mieście podatki. Szanowni Państwo, aby taka Warszawa była, potrzebne są nowe pomysły, nowe rozwiązania systemowe i programowe. Potrzebne są działania innowacyjne, wykorzystanie sobie w technologii. Jest potrzebne działanie efektywnego wykorzystania finansów publicznych, wykorzystanie możliwości prawnych, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, współpraca z innymi organizacjami, innymi miastami, innymi samorządami i z organizacjami pozarządowymi. Szanowni Państwo, chciałem zaproponować podstawową zasadę, zgodną z tym, o czym tutaj już wielokrotnie było mówione, zgodną z tym, do czego dążą bezpartyjni, by budować, a nie burzyć, by być za czymś, za ideą, za realizacją czegoś pozytywnego, a nie przeciwko komuś. By samorządy nie były łupem politycznym, ale żeby stały się tymi małymi ojczyznami, dla których samorządowcy, dla których prezydenci, wójtowie, burmistrzowie będą poświęcać się swojej pracy, bo dla tych ojczyzn warto się poświęcać.
Szanowni Państwo, ja zwolnię może to tempo, które moi wspaniali poprzednicy, z którymi z częścią się znamy jeszcze z czasów, kiedy pracowałem w Związku Miast Polskich, takie wspaniałe tempo zaproponowali tych wystąpień, bo jednak mówienie o programie ma konsekwencję taką, że muszę powiedzieć parę konkretów. Życzę Warszawie, aby realizowała następujące priorytety programowe. Warszawa przede wszystkim bez korków i smogu, z dalej rozwijającym się dynamicznie miejskim transportem publicznym. Warszawa musi ustalić zasadnicze kierunki rozwoju miasta. Warszawa musi stać się jeszcze w pełni obywatelska, z pełni wdrożoną zasadą samopomocniczości. Warszawa musi realizować systemową politykę inwestycyjną z wykorzystaniem innowacji i nowych technologii. Co w sprawie Warszawy bez korków i smogu? To kandydaci już, którzy się zgłosili do wyborów, bardzo często w swoich wystąpieniach poruszają. W Warszawie porusza się milion samochodów dziennie. 400 tysięcy samochodów przyjeżdża z okolicznych gmin i miast. To trzeba zmienić. Warszawa musi doprowadzić do takiego stanu, że co najmniej 200 tysięcy samochodów zaparkuje na metropolitalnym systemie parkowania i transportu, w darmowych parkingach Park and Ride i te osoby przesiądą się do komunikacji publicznej, która dalej będzie rozwijana. Ograniczenie o 25% wjazdu samochodów do Warszawy spowoduje już znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a również zasadniczo zmieni funkcjonowanie naszego miasta, jeśli chodzi o korki. I to można zrobić. Wybudowanie 100 tysięcy miejsc parkingowych, to jest koszt około 600 milionów złotych. Warto ten koszt ponieść i to będę proponował w programie wystąpienia Warszawy. Taki program szykowałem, ale dzisiaj zmniejszmy liczbę samochodów wjeżdżających do Warszawy, a parkingi wielopoziomowe dużo droższe, bo traktujmy jako coś, co może zmienić funkcjonowanie placów i miast, przywrócenie tych placów i miast mieszkańcom Warszawy, tak aby powstało jak najwięcej takich placów miejskich, zielonych skwerów w centrum miasta. W tych kategoriach tylko traktujmy. Ograniczmy wjazd do miasta, szczególnie samochodów o niskiej normie emisji. Zaproponowałbym, to też już padło, ale chciałbym to podkreślić, dążenie do darmowych przyjazdów z komunikacją miejską, pociągami podmiejskimi w dniu przekroczenia norm smogowych. To można zrobić nawet bezkosztowo. Koniecznością jest prowadzenie autobusów elektrycznych. Ja bym proponował, aby prowadzono autotrolejbusy. To jest rozwiązanie nowe, ale tańsze niż autobusy elektryczne. A te autotrolejbusy już są zastosowane w Gdyni czy w Lublinie i w wielu miastach europejskich. Spróbujmy to zrealizować. Państwo, można zlikwidować i trzeba zlikwidować kolejne źródło smogu poprzez zapobieganie tak zwanej biedzie energetycznej. To jest w tej chwili robione, ale musimy to zrobić jeszcze lepiej. Uatrakcyjnijmy dzisiejszy model finansowania wymiany pieców węglowych na gazowe. Dzisiaj jest 75% dotacji. Wiele osób, których na to nie stać, nie stać ich na 25% dodatkowych środków, nie może z tej dotacji korzystać. Zaproponujmy atrakcyjne finansowanie w formie pożyczki, a jeśli będzie stać budżet miasta 25% powiększonej dotacji dla tych osób biednych, których na to stać, aby jak najszybciej piece węglowe w Warszawie zniknęły i aby już moglibyśmy to źródło smogu zlikwidować. Wprowadźmy nowe zasady rozliczeń dotacji do pieców elektrycznych oraz niskooprocentowane pożyczki dla osób ubogich na termomodernizację. Szanowni Państwo, tak sobie przygotowałem taki slogan: smog można zniszczyć w rok, a góra dwa. Bez partii nie to zrobią w nowej kadencji. Jestem o tym przekonany. Ustalenie nowych kierunków, czy tak zasadniczych kierunków rozwoju Warszawy. To jest oczywiście dla naszego miasta pokrycie 100% obszaru Warszawy miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego. Jest kilka obszarów, które chciałbym wymienić, które samorząd stolicy musi dokończyć realizację tam działań. To jest przede wszystkim plac Defila. Miasto powinno dokończyć budowanie infrastruktury w tym terenie. Zakończyć sprawę roszczeń, do tego się jeszcze odniosę, a potem wspólnie z kapitałem prywatnym w formule PPP doprowadzić do zagospodarowania najważniejszego tego placu w mieście. Jest taki obszar jak Siekierki w Warszawie, 4 km od centrum. To również trzeba zagospodarować, tam może powstać nowa dzielnica, ale ja bym chciał zaproponować wielki park, ogólnomiejski park, wzorem Central Parku do zbudowania w tej dzielnicy. Szanowni Państwo, jest również obszar Warszawy, przepraszam, że tyle o tym mówię i mam zajmuję czas, ale tutaj chciałbym skupić na tym uwagę, bo to jest sprawa ważna dla całej Polski. To jest Lotnisko Opęć.
rząd podjął decyzję o likwidacji tego lotniska. Samorząd Warszawy, jeśli ta decyzja będzie zrealizowana, powtarzam, jeśli, musi mieć udział w zaproponowaniu tego, co tam będzie. To jest 650 hektarów niezwykle ważnego obszaru, nie tylko dla Warszawy, ale dla Polski. To może powstać nowa dzielnica, czy rządowa, czy taka na miarę XXI wieku. Technopolis, park technologiczny, cokolwiek ważnego, ale cokolwiek w tym sensie, że ważnego dla miasta, bez planów, które dzisiaj ma rząd, aby tam powstało lotnisko wojskowe. Na to nie może być zgody, proszę Państwa, bo ten obszar należy się Warszawie, ten obszar należy się Polsce, ale nie ten obszar, nie może być wyznaczony na lotnisko wojskowe. I Warszawa musi mieć udział w decyzji związanej z zagospodarowaniem tego obszaru. Praga strona misji, ja pochodzę z Pragi. Praga musi mieć dalej aktywowany program rewitalizacji. Praga musi być pełnić uczcie w Warszawie. Kwestia transportu szynowego. No, jesteśmy jedynym miastem, który ma metro. Druga linia będzie skończona, to na pewno. Musimy myśleć o trzeciej linii. Rozważyć dokładnie skomunikowanie obszarów tak zwanego wianuszka warszawskiego, aby jak najlepiej mieszkańcy tego obszaru mogli dojeżdżać do centrum. W tym kontekście również rozwój transportu szynowego, linii tramwajowych, czy w pewnym sensie modyfikacji istniejącego systemu metra, tak aby mieszkańcy na przykład Białymki mogli lepiej do centrum dojeżdżać. Tyle jeśli chodzi o infrastrukturę. Jak ci, co mnie pamiętają, to wiedzą, że moim konikiem pracy w samorządowej była infrastruktura, także przepraszam, że tyle czasu wam tym tematem zająłem. Dlatego przejdę teraz jeszcze, moim zdaniem, równie ważnego tematu, a mianowicie Warszawa Partnerska. Tańsza i sprawna administracja. Jesteśmy specyficznym miastem. Ja policzyłem, że w Warszawie jest około 30 miejsc, gdzie biura na poziomie miasta są zlokalizowane. To utrudnia funkcjonowanie samorządu, to zwiększa jego koszty. A to może spowodować, że ta niedogodność stanie się zaletą. Dlatego sprzedajmy te budynki, wynajmijmy te budynki, a za te pieniądze zbudujmy jeden duży budynek municypalny dla Warszawy. To zmniejszy koszty administracji, które będzie łatwiej ludzi mieszkańcom również korzystać z tego, co oferuje miasto. Jest 18 urzędów dzielnicowych, te urzędy zatrudniają styk z obywatelem. W tym kierunku również, aby te urzędy lepiej funkcjonowały, myślę, że przy przyszłej kadencji samorząd prowadzi nowe działania. Także jeden budynek municypalny dla Warszawy proponuje lokalizację w centrum miasta na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. I co jest bardzo ważne, o tym już mówiłem, ale jeszcze powtórzę, zasada pomocniczości. Warszawa ma specyficzny system samorządowy, jest 18 dzielnic, moim zdaniem z nie do końca właściwymi kompetencjami. Przekażmy jak najwięcej zadań do dzielnic, po to, żeby te zadania się bliżej odbywały. Systemową politykę inwestycyjną poprzez partycypację finansową inwestorów w budowie dróg, infrastruktury technicznej i społecznej. Realizujmy infrastrukturę równolegle z powstawaniem nowych osiedli, czy to taki mój konik też, prywatyzujmy usługi komunalne, tam gdzie się da przy zachowaniu własności samorządu. Kupujmy usługi, realizujmy partnerstwo publiczno-prywatne. Szanowni Państwo, bardzo krótko o działaniach inwestycyjnych, innowacyjnych, przepraszam. Popierajmy system samochodów na wynajem, szczególnie elektrycznych. Obniżajmy opłaty parkingowe w tym zakresie. Stwórzmy warunki dla elektro- i gazomobilności. Taka drobna rzecz, ale myślmy też o seniorach. W Warszawie system rowerowy Veturillo. Wprowadźmy rowery trzykołowe dla seniorów. Niech i oni pojeżdżą na tych rowerach, bo komunikacja rowerowa w Warszawie się rozwija i jest bardzo popularna. Nasze miasto do komunikacji alternatywnej, która się będzie coraz częściej pojawiała, jak również do nowego sposobu handlu z użyciem paczkomatów, z użyciem nawet dronów, które będą dostarczały już niedługo towary do naszych mieszkań. Bądźmy na to przygotowani, bądźmy innowacyjni, bądźmy nowocześni, używajmy nowe technologie. Ja już nie chcę w tej chwili przedłużać, bo mam naprawdę wiele tematów związanych z polityką socjalną, modyfikacją bonu żłobkowego przedszkolnego. To już jest w Warszawie, ale zróbmy lepiej, żeby ten bon lepiej funkcjonował, żeby rodzice mogli wybierać, gdzie swoje dziecko posyłać, do jakiej placówki. Skupmy się również na seniorach. Ten wyż demograficzny powojenny, który powstał zaraz po wojnie, w tej chwili wchodzi w wiek emerytalny. Bądźmy wrażliwi na to, co to pokolenie potrzebuje od samorządu. Stwórzmy również ułatwienia, myślę o takim bonie dla seniora, żeby ci seniorzy również mogli korzystać za pomocą tego bonu z kupowania usług na potrzeby ich funkcjonowania, no, w tym złotym wieku, który w tej chwili wchodzą. Proszę Państwa,
dwie rzeczy, które jakby no nie sposób nie powiedzieć. To znaczy kwestia reprywatyzacji. Bez, to jest temat bardzo ważny w Warszawie, bez dużej ustawy reprywatyzacyjnej, czy przez ustawy reprywatyzacyjne uchwalonej przez parlament, ten temat nie będzie rozwiązany. Pozwólcie Państwo na drobną retrospekcję. W roku 2000, kiedy byłem wiceprezydentem Warszawy, ówczesne władze samorządowe negocjowały czy prosiły rząd premiera Buzka o przygotowanie takiej ustawy. Ta ustawa została wtedy uchwalona. Została potem zagotowana, ale była już ustawa reprywatyzacyjna w tym mieście i to, że dzisiaj tej ustawy nie ma, spowodowało takie i inne problemy wykorzystania. Ale chcę powiedzieć, że można rozwiązać, trzeba rozwiązywać ten problem do czasu, kiedy ta ustawa powstanie. To jest kwestia nieoddawania nieruchomości z lokatorami, to jest kwestia nieoddawania tam, gdzie miasto wykonało odbudowę, gdzie wykonało jakieś działania i to jest kwestia położenia zasadniczego nacisku na odszkodowania, a nie zwroty. Te odszkodowania można finansować obligacjami 10-20-letnimi oprocentowanymi i te obligacje mogą, te odszkodowania mogą też zasadniczo spojrzeć, zmienić postrzeganie reprywatyzacji, bo reprywatyzacja nie jest niczym złym, tylko trzeba ją zrobić we właściwy sposób, w sposób uczciwy. Ostatnia sprawa. Warszawa musi się promować. Ja, to już bardzo o mnie, że jestem, czy byłem sportowcem, czy działaczem sportowym, uważam, że Warszawa również powinna się promować przez sport. To szkoda, że Warszawa nie ma dużej hali widowiskowo-sportowej jak inne miasta. Ja zazdroszczę innym miastom. Tym wszystkim miastom, które mają halę, że duże imprezy sportowe, szczególnie gra zespołowe, których ja jestem fanem, odbywają się w finale tych imprez w innych miastach, a nie w Warszawie. Dlatego w Warszawie taka hala jest potrzebna. Jak również Warszawa musi się promować przez imprezy. To nie jest mój pomysł, ale chcę go w tej chwili przedstawić. Zorganizujmy w Warszawie Jarmark Świętojański na wzór Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku i niech taka impreza promuje Warszawę, niech ta impreza pokaże, że Warszawa jest miastem otwartym dla wszystkich, dla młodych ludzi, dla każdego, kto chce tutaj przyjechać i w Warszawie spędzić bardzo fajny czas. Szanowni Państwo, to bardzo taką tendencję do wchodzenia w szczegóły, proszę mi wybaczyć, ale jestem, jak Grzegorz powiedział, z wykształcenia inżyniera i to inżynierski sposób podejścia do samorządu chyba mi został, bo nie mam 15 lat przerwy. Dlatego sobie sam mówię nie i przechodzę do zakończenia. Z obywatelami trzeba rozmawiać. Trzeba mówić prawdę, a nie obiecywać. Trzeba mówić to, jakie są nasze możliwości i w jaki sposób te możliwości możemy zrealizować. Musimy przyjąć rozwiązania systemowe, które przyjmą, które spełnią przesłanie, że jedni nie mogą żyć kosztem drugich, ale potrzebującym trzeba pomagać. Szanowni Państwo, życzę Wam, wszystkim Waszym małym ojczyznom, wszystkim Waszym obywatelom z miejsc, z których pochodzicie, aby w tych wyborach zostali wybrani radni, zostali wybrani władarze miast, powiatów i województw, dla których praca w samorządzie będzie służbą. Służbą taką, że warto się tej małej ojczyźnie poświęcić. Takiego kandydata również życzę bezpartyjnym w Warszawie. Powierzę, że w przyszłej kadencji bezpartyjni będą odgrywali bardzo poważną rolę w samorządzie stolicy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Prezydent Warszawy, dziękuję serdecznie. Ale myślę, szanowni Państwo, że tego nie widzieliście. Oprócz tego, że były prezydent Warszawy, no to jeszcze człowiek z Pragi, także kilku lekcji geografii mógłby udzielić. Dziękuję. Drodzy Państwo, wystąpienie prezydenta Wojciecha Kozaka zakończyło pierwszą część konwencji, ale oczywiście wzorem poprzedniej konwencji płynnie przechodzimy do drugiej. Szanowni Państwo, my bezpartyjni samorządowcy zebrani w Warszawie na ogólnopolskiej konwencji ruchu samorządowego bezpartyjni wystosowaliśmy apel, który chcemy przyjąć na dzisiejszej konwencji. Apel, w którym zapraszamy niezależnych samorządowców do wspólnego przeciwstawienia się partyjnej polskiego samorządu terytorialnego. Zapraszamy wszystkie środowiska zorganizowane wokół realizacji dobra wspólnego, a nie skażone jeszcze partyjną wojną, do zgłaszania swych przedstawicieli na listy bezpartyjnych samorządowców. Oprócz bezpartyjnych samorządowców zapraszamy w szczególności organizacje pozarządowe, ruchy samorządowe oraz lokalne związki przedsiębiorców do tworzenia wspólnych list. Partie szantażują niezależny samorząd, mówiąc: chodźcie do nas. My mówimy: chodźmy razem. Tylko w
możemy zmieniać nasze małe ojczyzny i naszą wielką ojczyznę, Polskę. Całość apelu możecie Państwo znaleźć na stronach i profilach Ruchu Samorządowego Bezpartyjni, ale już dziś zachęcam do podpisywania tego apelu. Szanowni Państwo, są z nami wójtowie, burmistrzowie, radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy. Ale bezpartyjni to nie tylko samorządowcy. To także środowiska przedsiębiorców, które dziś reprezentuje Dariusz Grabowski. Prosimy na scenę, by podpisać apel i powiedzieć kilka słów. Zapraszamy. Szanowni Państwo, zostałem tu poproszony jako przedsiębiorca i przedstawiciel środowiska przedsiębiorców o zabranie głosu. Może zacznijmy w ten sposób. Bezpartyjni, ta nazwa, którą przyjęliście, to dzisiaj prowokacja, to dzisiaj wyzwanie, to dzisiaj sprzeciw. Mówiono tu o tym, że jest to sprzeciw przeciwko upolitycznieniu, upartyjnieniu samorządów. Zgoda. Ale jeśli jest to jednocześnie wyzwanie, to jest to wyzwanie do tego, że trzeba przedstawić alternatywę, mądry program i strategię działania. To nie może być program ani strategia jednego kroku do wyborów samorządowych na jesieni. Te wybory, zgoda, można wygrać. Ale wtedy ci, którzy poniosą porażkę, a mają wpływ polityczny, oni będą ripostować. I dlatego wzywam, by samorządowcy bezpartyjni mieli świadomość, że dopiero zaczynają swój marsz i by mieli świadomość, że trzeba łączyć, szukać sojuszników i wsparcia. Kto jest tym naturalnym sojusznikiem i tym, komu jest po drodze z samorządem? Oczywiście przedsiębiorcy. Dlaczego? Ale właśnie dlatego, że to oni odpowiadają za swoją rodzinę, za swoją firmę, za swoich pracowników, za wreszcie gminę, region, miejsce, w którym funkcjonują, bo gdyby nie dbali o to, to nie mogliby prowadzić swojej działalności. Oni są naturalnym sojusznikiem dla samorządu. To wydaje się oczywiste. Ale dlaczego samorząd terytorialny jest tak słaby dziś? Tak słaby, bo właśnie chciałem skrócić kadencję, to właśnie zaczęto ograniczać możliwości prowadzenia własnej gospodarki finansowej. Samorząd terytorialny jest słaby dlatego, że nie ma partnera samorządowego, z którym może współpracować naprawdę. A tym partnerem jest samorząd gospodarczy. Czyli środowisko przedsiębiorców z danego regionu, z danego miejsca, które tu przypisane, tu mające swoją władzę, jest partnerem i współpracownikiem dla samorządu terytorialnego. I to jest w związku z tym mój apel, by samorząd terytorialny podjął także na siebie rolę wspierania i budowania samorządu gospodarczego na własnym terenie. Dlaczego? Także dlatego, że to przecież przedsiębiorcy są głównymi płacącymi podatki w regionie. To ich podatki budują budżet samorządu. A jeśli tak, to krótki przykład. W Niemczech samorząd terytorialny i gospodarczy decyduje o koszcie energii, koszcie usług komunalnych i wielu innych elementach. Proszę sobie wyobrazić przedsiębiorca, który w Niemczech ma tańszą energię niż w Polsce, bo tak jest. Zarabia więcej. Może inwestować, ale też odprowadzi większe podatki do samorządu terytorialnego, bo ma większe dochody. Czyż to nie jest wizja, którą samorządowcy powinni uwzględnić? I dlatego powinniśmy szukać i łączyć siły. Szukać i łączyć siły, bo chwila jest szczególna. Dlatego, że to, co politycy dzisiaj powiedzieli, chcemy wywrócić samorządy, chcemy stworzyć namiastkę samorządności. Chcemy upartyjnić, zbiurokratyzować samorządy. To wszystko jest także wyzwanie dla przedsiębiorców. I tylko jeśli połączymy siły, jeśli samorząd terytorialny znajdzie w sobie odwagę powiedzieć tak,
Wspierajmy samorząd gospodarczy. Stwórzmy realny samorząd gospodarczy, a nie na miast i pozory. To tylko wtedy powstaną dwie siły, które będą naprawdę miały poczucie odpowiedzialności, współbudowania i wyzwolą tą energię, o którą tutaj często apelujecie, energię budowania własnej małej ojczyzny. I tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję. Szanowni Państwo, zaprośmy, prosimy oczywiście jeszcze Panie Dariuszu o podpis pod naszym dzisiejszym apelem, a już teraz na scenę zaprośmy kogoś, kto w wyśmienity sposób łączy doświadczenie w samorządzie z ogromną wiedzą ekspercką. Przywitajmy na scenie wieloletniego radnego Warszawy Bogdana Zmielskiego. Prosimy o kilka słów i podpis pod naszym apelem. Na wstępie chciałem w imieniu warszawiaków przywitać całą Polskę. Jestem starym samorządowcem od 90 roku, a w działaniach społecznych od lat 80. Ja dzisiaj widzę na tej sali, widzę, czuję sercem atmosferę i roku 80, a w szczególności roku 90, jak powstał samorząd terytorialny. Po prostu idzie nowe. Proszę Państwa, zastanawiamy się w zasadzie, dlaczego tu jesteśmy, a nie jakiejś partii. Myślę, że po prostu jesteście ludźmi rozumnymi, wolnymi i nie odpowiada Wam dyscyplina partyjna, która zabrania własnego myślenia. Proszę Państwa, na pewno wiele osób będzie nas pytało, jaki my mamy w zasadzie program. My mamy w zasadzie program niepolityczny, bo my jesteśmy partią, tak? Chcemy rozwiązywać problemy naszych społeczności, ale pytanie jak? Przede wszystkim w dialogu. Że nie było takiej sytuacji, że jak w parlamencie jest jedna partia, to nie przyjmuje uwag drugiej. Jak w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy jest druga partia, to nie przyjmuje uwag pierwszy albo jakiegokolwiek samorządowca. Tylko u nich jest drugi paszwan, jak w Rosji. A dlaczego nie może być normalnie? Po prostu potrzebna jest konstruktywna i twórcza rozmowa i szacunek. Można nawet się różnić poglądami. Zapewne w wielu poglądach się różnimy, ale jeżeli będziemy rozmawiać, jeżeli będziemy się w tej rozmowie szanować, to znajdziemy zawsze jakiś kompromis. A możemy nawet się rozejść, ale w szacunku dla drugiej strony. A partie do samorządu szacunku mają. I musimy być przeciwni populizmowi. Nie obiecywać proszek na wierzbie. Wszystko policzyć, tak jak Wojtek tutaj powiedział, co ile będzie kosztowało, że nie będziemy budować 3 mostów, tylko musimy ograniczyć ilość samochodów wjeżdżających. Nie będziemy budować za 10 miliardów 12 parkingów podziemnych, bo są zbędne. W przyszłości, tak jak Wojtek powiedział gdzieś koło placu teatralnego, czy żeby organizować przestrzeń publiczną. I przede wszystkim musimy być otwarci na inicjatywy obywatelskie i na współpracę, tą poszerzanie kwestii partycypacji. Bo ja obserwuję Warszawę, że ona zamknęła się na Radę Osiedli, zamknęła się na inicjatywy zewnętrzne, nie przyjmuje uwag, już nie powiem, że ma taki regulamin Komisji Rady Miasta, gdzie bez zgody przewodniczącego nie można zadać głosu, nawet nie można przyjść na komisję. To jaki to samorząd? Jaki on ma kontakt z obywatelami? Proszę Państwa, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Ale uwierzcie, że mimo, że to jest trudne, to potem będzie łatwiej. Dziękuję bardzo. Drodzy wystawieni, jest dziś z nami niezwykła osoba. Radna Miasta Wrocławia, która jako jedna z pierwszych powiedziała stop degeneracji własnego stawiania do miasta. Powitajmy brawami. Katarzyna Owarak-Kowalska.
Warszawą, lider Polską. Nie jestem tu dziś, bo nie zgadzam się na to, co dzieje się w moim ukochanym mieście. Przyglądam mu się od 8 lat jako Rada Rady Miejskiej i od kilkunastu lat, odkąd mam tę przyjemność, że wróciłam do Wrocławia po 10 latach mieszkania tu z Wami w Warszawie. Proszę Państwa, nie zgadzam się na to, żeby mój ukochany Wrocław był miejscem walki i poligonem partii politycznych. Przyglądam się temu i nie zgadzam się na deale, na wszystkie układy i na to, żeby ustalać, kto na jakim miejscu listy wyborcze ma być tylko po to, żeby ta władza mogła trwać. Jak mówił klasyk, władza trwa mać. Tego byśmy nie chcieli, proszę Państwa, i nie chcemy tego, prawda? Niedalej jak wczoraj we Wrocławiu, w moim ukochanym mieście, zrodziła się bardzo egzotyczna koalicja, proszę Państwa. Tylko po to, żeby ta władza mogła trwać, w koalicji mamy dziś Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesną oraz otoczenie prezydenta Dudkiewicza. Słyszeliście o takiej koalicji kiedykolwiek? Bądźmo! Nie pozostaje nic innego jak przekazać, hańba. Proszę Państwa, czemu to ma służyć? To ma służyć tylko i wyłącznie temu, żeby wprowadzić szum informacyjny, żebyśmy my, mieszkańcy, już nie wiedzieli, kto z kim, dlaczego i po co. Żebyśmy byli skołowani, a my nie chcemy być skołowani. Chcemy być jacy? Bezpartyjni. Nie zależy, proszę Państwa, na to, żeby prezydenta, kandydata na prezydenta Wrocławia ogłoszono tutaj w Warszawie. Bardzo od Warszawy przepraszam, ale Wrocław na to nie zasługuje, żeby PiS nam, Wrocławiowi, tutaj we Warszawie ogłoszał prezydenta. Nie zgadzam się na to, żeby Platforma Obywatelska delegowała nam krypto-PiS na kandydata Wrocławia, kandydata na prezydenta Wrocławia. Tego też nie chcemy. Właśnie powinien nam powiedzieć o tym parytecie dotyczącym pierwszego rzędu, że powinniśmy zwiększyć ilość kobiet siedzących tu w pierwszym rzędzie. Ale nie o tym chcę do końca powiedzieć. Chcę powiedzieć o parytetach w samorządzie, które by limitowały udział partii politycznej w samorządach. Zróbmy ten eksperyment. Oddajmy władzę mieszkańcom. Mniej więcej niż 49% radnych gmin, powiatów i osiedli nie będą ludzie z partii politycznych. Bez legitymacji, bezpartyjni, bezkonkurencyjni. Zróbmy to. Dziękujemy serdecznie. Podpisuję się pod tymi postulatami, ale czy pani Katarzyna podpisze się pod naszą apelą? Oczywiście pana burmistrza Zmielskiego również gorąco do tego zachęcam. Szanowni Państwo, a za chwilę już na scenie powitamy kolejnego członka naszego ruchu, który walczy o lepszą jakość rządzenia miastem i również mówi stop partyjnym grom kosztem mieszkańców. Zapraszamy Rafała Czajkowskiego, kandydata na prezydenta Radomia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Warszawo. Dzisiaj spotykamy się po to, aby porozmawiać o bezpartyjności, o idei, która wszystkim nam przyświeca. Ja od 11 lat pracowałem ciężko na rzecz samorządu i próbowałem opierać się tej machinie partyjnej, która zawsze ludzi nienależących do partii chciałaby wyeliminować z życia. W tej chwili musiałem podjąć rękawice, wyzwanie zostało mi rzucone. Ta machina, dwór polityczny, który został stworzony w Radomiu, jest bardzo mocny i chce się gromadzić na dłuższe lata. Myślę, że naszą rolą jest walczyć o samorząd. Tutaj pięknie jest i hasło dzisiaj przewodnie, wiele serc, wspólna Polska. Wszystkie ważne idee, najważniejsze idee rodzą się w sercu. Później głowa pozwala nam na to, żeby przełożyć je na działania, a nasz zawód pozwala na to, żeby te działania realizować.
To dobrze, że jest wiele serc i wiele potrzeb, bo jakbyśmy tutaj rozmawiali o sytuacji w samorządach, to myślę, że moglibyśmy poświęcić wiele czasu, bo każdy samorząd ma swoją specyfikę, ale w samorządzie radomskim doszło do sytuacji, w której faktycznie trzeba przeciwstawić się czemuś, co możemy nazwać dworem politycznym, który dba o siebie, a nie o interesy mieszkańców. 4 lata temu przyjechała do Radomia pani premier, która obiecała, że jeżeli zostanie wybrany kandydat, przez nią wskazany, sparca przez nią wskazany, to Radom zaleją pieniądze i inwestycje. Nic takiego się niestety nie stało i trzeba pamiętać teraz, że ktoś może próbować powtórzyć ten manewr. Może również przyjechać i powiedzieć, jeżeli wybierzecie wskazanego przez nas kandydata, to zalejemy was inwestycją. My, jako bezpartyjni, właśnie musimy mówić o tym, że to są obietnice bez pokrycia, a wspólnie z mieszkańcami budować lepszą przyszłość. Szanowni Państwo, podpisujemy apel, którego ideą jest, abyśmy w jak największej gronie osób bezpartyjnych pracowali na rzecz wspólnoty, przywracali wspólnoty mieszkańcom. Życzę wam wszystkim powodzenia. Drodzy bezpartyjni, myślę, że każdy zgodzi się z tym, że sukces wielu samorządów nie byłby możliwy bez ogromnego doświadczenia i włodarza. Zaprośmy zatem na scenę jednego z najbardziej doświadczonych samorządowców w kraju, a dla wielu wręcz symbol polskiego samorządu i jego sukcesów. Ryszard Grobery, zapraszamy serdecznie. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam szczególnie wasz, ale zapraszamy do jutro do poznania. Proszę Państwa, mój poprzednik prezydent Wojciech Szczęsny Kaszmarek mawiał, jeden z twórców polskiego samorządu, mawiał, że rura jest apolityczna. Dzisiaj coraz częściej słyszę, że nie tylko rura, ale nawet płytka wodnikowa, już nie mówiąc o szkole, o inwestycjach, wszystko jest polityczne. Każda rzecz, wokół której chodzimy, to partie uważają, że jest polityczna. Się nas boją. Boją się nas nie dlatego, że zdobędziemy 7, 10, 20, 30%. Nie dlatego, że będziemy mieć radnych, burmistrzów, prezydentów. Boją się z nas z dużo ważniejszego powodu. Boją się, że możemy pokazać, że zwyciężyć może autentyczne zaangażowanie, wiedza i prawda. To są rzeczy, które mogą zwyciężać. Nie pieniądze, których pewnie nie będziemy mieli więcej niż partie polityczne. Nie socjotechnika, której nie chcemy stosować. Nie przekładanki personalne tytułu, a tytułu. Bo tego nie będziemy robić. Nie strach, którym żywią się partie. Bo nikomu nie będziemy mogli powiedzieć, że go wywalimy. Bo z czego go mamy wywalić? Jak on ma poparcie ludzi? Tak naprawdę my możemy zwyciężyć prawdą, autentycznością, fachowością i zaangażowaniem. I tego nam wszystkim życzę. Ale jak my zwyciężymy, to pokażemy każdemu mieszkańcowi naszych miast, że to jest to, co mogą wymagać od każdego radnego, od każdego burmistrza, każdego prezydenta, bez względu na to, czy jest partyjny, czy bezpartyjny. Wtedy tak naprawdę my będziemy mogli powiedzieć, że zmieniamy Polskę. Zmieńmy tą Polskę, to niech będzie nasz największy sukces. Nasz kolejny gość to doświadczony samorządowiec i jednocześnie ktoś, kto nie dał się uwikłać w partyjne spory. Dziś podejmuje bardzo trudną walkę o przywrócenie swojego ukochanego Poznania jego mieszkańcom. Kandydat na prezydenta tego pięknego miasta, Jarosław Muzyk, zapraszamy do nas. Serdecznie. No i powiem tak, przemawianie po tylu znamienitych osobach to jest niezwykle trudne, a przemawianie po obszarze problemu to już w ogóle porażka. W związku z czym pozwólcie Państwo, że może mniej od siebie, no, ale taka
pierwsze podsumowanie z tego, co tutaj zobaczyłem. Nie bardzo wiedziałem, co tu zobaczę, raz pierwszy raz u Państwa. No i tak słucham i słucham i teraz słyszę tak. Tu nie będzie wyborów, tu nie będzie szefa, tu nie będzie dotacji, tu nie będzie układanek. Nie wiem, super, generalnie wszystko fajnie. Ale potem tak sobie słyszę, że tak, no żeby odnieść sukces, to trzeba mówić prawdę, trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć kompetencje i trzeba ostro zasłuchać. Powiem tak, z punktu widzenia politologicznego, to taka, powiedzmy, na dzisiaj to kiepska perspektywa. Muszę powiedzieć, że taki byłem trochę skonserwowany, ale wiecie co Państwo, ja sobie tak siedzę i tak sobie myślę, to na was patrzę, na tych doświadczonych samorządowców, ja powiem, a mi się to kolejnie nie podoba, ja się naprawdę na to piszę i bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to, że mogę się wystąpić. Jest jeszcze jedna rzecz, jak tutaj jechaliśmy z moim prezentem programem, to prosił mnie, mówi, tylko nic nie mów o kolejorzu. Nie będzie o kolejorzu. Ale jak zwykle Poznań musi troszkę pomóc w tym przypadku Warszawie, bo macie problem z kibicami Wisły Kraków i Opole. Zresztą idziemy tu do Poznania na pewno, chciałbym się rozwijać. Ja teraz wielu z nas pamięta jego energetyczne przemówienie na ostatniej konwencji. Słowa o konieczności ciężkiej pracy wszystkich bezpartyjnych są wciąż aktualne. A ich autor jest niezmiennie z nami. Filip Dotkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Augustowa. Zapraszamy. Moi drodzy, przyjechaliśmy z Augustowa. To jest miasto Sparta Augustów. Pozdrawiam Spartę, pozdrawiam Augustów. My przyjechaliśmy z Podlaskiego. I cóż, cieszę się, że straciliśmy Pana pierwszeństwa. To znaczy nie jesteśmy już ekipą, która musiała wstać najwcześniej i miała na konwencję najdalej. To jest zdecydowanie plus. My byliśmy już w Szczecinie, byliśmy w gościnnym Tarnowie Podgórnym. Było fantastycznie. Dziś jesteśmy w Warszawie i to jest po pierwsze radość, że mamy bliżej, ale jeszcze większa radość z tego, że to jest dowód na to, że nasz ruch rośnie w siłę, przesuwa się z zachodu na wschód, infekuje tą pozytywną ideą kolejnego województwa. To jest nasza siła i to jest bardzo duży pozytyw. Jest z nami Lubelskie, jest z nami Podlaskie, jesteśmy my. Lada moment dołączy Warmińsko-Mazurskie. To jest świadectwo sukcesu, to jest świadectwo, że idziemy na wschód, kolejne województwa dołączają. Mam nadzieję, że już zupełnie niedługo będziemy we wszystkich 16 województwach. Moi drodzy, ja jestem prywatnym przedsiębiorcą, jestem niezależnym samorządowcem w Augustowie. No i pada pytanie, dzisiaj podpisujemy apel, pada pytanie, po co angażujemy się, w ruch bezpartyjny. Ano, między innymi po to, aby bronić praw wyborczych swoich sąsiadów, mieszkańców Augustowa. Burmistrz Sejm wspomniał tutaj dzisiaj o konfekcji jako formie obrony. No ja chciałbym, aby mieszkańcy Augustowa nie musieli sprzątać partyjnego konfekcji. Ja chciałbym, aby mój sąsiad, moja sąsiadka, mieszkańca Augustowa mógł zaangażować się w samorząd, w pracę dla miasta bez paktowania z diabłem, bez podpisywania partyjnego syrogazu. Dlatego z tym większą radością podpisuję dzisiaj apel, który jasno mówi. Zapraszamy wszystkich zaangażowanych obywateli. Wszystkich, którzy chcą się angażować i chcą być niezależni. Dziękuję. Szanowni Państwo, praktyka samorządowców musi być uzupełniona przez ekspertów. Warto słuchać ich podczas wykonywania swojej pracy na co dzień. Warto wysłuchać i dziś. Szczególnie tak znakomitych, jak pani doktor Elżbieta Hibner. Gorące brawa. Zapraszamy. Dobry, dziękuję za zaproszenie, witam serdecznie. Z wieloma postulatami tutaj się zgadzam i mogłabym podpisać się od dwiema rękami. To jeszcze raz się przywitam, bo nie przywitam się do mikrofonu. Natomiast chciałabym
żebyście Państwo towarzyszyli dwóch refleksjach. Po pierwsze, jeżeli się tak rozpędzimy z zachodu na wschód, to możemy zawędrować na Białoruś. A tam jest bardzo wielu Polaków, 2 miliony, którzy czekają na takie idee, jak idea bezpartyjnych. Po drugie, jak naczelnik leży w szpitalu, to władza leży na ulicy. A bo nawet konkurentom politycznym trzeba życzyć zdrowia, żeby ten fakt drobny zauważyć i nie zatrzymywać się, jak już tutaj pan Dariusz Grabowski i inni mówcy przede mną postulowali, nie zatrzymywać się na lokalności, na samorządzie lokalnym. Idziemy do sojuszników, ponieważ ten szczebel regionalny jest w Polsce niedoceniany. Bo niegdy powstawał, został potraktowany jak główny siłowy do podziału środków unijnych. A polityka regionalna to znacznie ważniejsza sprawa, znacznie szersze kompetencje i znacznie większa odpowiedzialność. Tylko tyle, że politycy szczebla centralnego zupełnie tego nie dostrzegają, tak właśnie samorząd regionalny traktują. Ale żeby umocnić pozycję samorządu w państwie, żeby budować całą ojczyznę, tak pomyślną, jak pomyślne są wspólnoty lokalne, to oczywiste są także regulacje, które służą wzmacnianiu samorządowi. Ja ostatnio miałem okazję przyjrzeć takie regulacje uchwalone w ciągu ostatnich 2,5 roku. Muszę Państwu powiedzieć, że zamach na samorządy i recentralizacja jest bardzo starannie ukrywany, nawet przez kancelarię Sejmu. Jeśli Państwo klikniecie na rozdział samorząd terytorialny, to nie dostrzeżecie Państwo w tym dziale, w Kancelarii Sejmu, najważniejszych ustaw, które odbierają samorządom kompetencje. One są poukrywane w różnych innych zakątkach, w różnych innych działach i w różnych miejscach. To oznacza, że chyba Kancelaria Sejmu musi się troszkę tego wstydzić. A my musimy to bacznie obserwować, ponieważ musimy świadomie iść do wyborów samorządowych i wiedzieć, czego oczekujemy od władzy centralnej, od władzy politycznej i od partii politycznych. Życzę Państwu, żebyśmy w tych wyborach po pierwsze zwyciężyli, po drugie troszkę wśliznęli się głębiej w sejmiki wojewódzkie, a po trzecie, żebyśmy nabyli świadomości, że następne kroki przed nami. Tego Państwu bardzo serdecznie życzę. Zapraszamy również do podpisania naszego apelu. Drodzy bezpartyjni, wielokrotnie wspominaliśmy już dzisiaj, że się bardzo intensywnie rozwijamy. A przejawem tego jest chociażby bardzo silna grupa samorządowców z Koszalina, których lider jest tu dziś obecny. Kanclerz Politechniki Koszalińskiej, doktor inżynier Artur Wędziar. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj na początku, to on powiedział coś takiego, że jest sprzedawcą idei, po czym lekko się zawahał, bo uznał, że to chyba coś nie najlepiej brzmi, bo to tak jakaś akwizycja czy coś w rodzaju, ale ja sobie pomyślałem tak, że on nie jest żadnym sprzedawcą idei, on jest siewcą idei. Idei naprawdę dobrej. Idei, która jest ideą pewnego porozumienia, współpracy, współdziałania na rzecz naszych społeczności lokalnych. Idei dokładnie odwrotnej od tej, przeciwko której występujemy. O tym nie chcemy po prostu, żeby nas skłócano, dzielono, żeby była wojna polsko-polska, czy na szczeblu lokalnym, czy na szczeblu państwowym, czy na szczeblu wojewódzkim. W jego odpowiedzi padła jeszcze jedna rzecz, która z kolei mnie zaniepokoiła. Otóż pokazując te obrazki, które ilustrowały, jak bardzo przyrasta poparcie dla ruchu bezpartyjnych, w którymś momencie powiedział, pewnie nieświadomie, że możemy być trzecią siłą. Ja reprezentuję stowarzyszenie, jednocześnie klub radnych w Koszalinie, który nie jest trzecią siłą, tylko jest drugą siłą w mieście. Nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy byli po prostu pierwszą siłą i tak musimy wierzyć.
to jest realne, dlatego że my występujemy w imieniu ludzi, nie w imieniu interesów partyjnych. I tego Państwu życzę, żebyście wszędzie byli pierwszą siłą reprezentujących mieszkańców. Z ogromną przyjemnością podpiszę ten apel. Bardzo dziękuję. Państwo jest Państwo. Drodzy Państwo, mało która partia o tym mówi, ale ponad 90% samorządowców na terenie naszego kraju jest bezpartyjnych. A jednym z nich jest Piotr Bur, reprezentujący województwo opolskie, którego serdecznie witamy w naszych bezpartyjnych szeregach. Witam serdecznie. Jestem trochę stresowany takim wystąpieniem po takich znamienitych gościach. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich przywitać, konfederatów bezpartyjnej Polski. Niemal wszystko już dziś zostało powiedziane. Jednak to, co jest szczególnie ważne dla mnie, to to, że integracja bezpartyjnych samorządowców to jest najlepszy wybór wobec partyjniackiej wojny prowadzonej do zdegenerowania samorządów. Jedynego zdrowego ogniwa. Z każdym dniem nosimy w siłę, wznosząc się ponad różnice i dajemy przykład kolejnym samorządowcom. Zbudowaliśmy już coś, czego nie udało się jeszcze jak dotąd nikomu zbudować, ogólnopolską bezpartyjną konfederację. Brawo my! Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, grono naszych przyjaciół nieustannie się powiększa, co widać chociażby po liczbie regionów, które dołączają na nasz bezpartyjny pokład. Ostatnim z nich jest Małopolska. Z Gniewomirem Rotoszem Kuczyńskim na czele zapraszamy. Przywożę wam pozdrowienia spod Wawelu, ze stołeczno-królewskiego, cesarsko-papieskiego miasta Kraków. A jest to możliwe z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że w ostatnią środę był u nas pan Patryk Hołaczkiewicz i mnie jako koordynatora wojewódzkiego ustanowił pełnomocnikiem ruchu bezpartyjni, a Krzysztofa Holendra z Nowosądeczyzny pełnomocnikiem okręgu sejmowym nr 14. Pozdrówmy Krzysztofa Holendra, tu jest bardzo pozdrowienia sam. Ale nie tylko zasługą pana Patryka Hołaczkiewicza jest to, że ja tutaj jestem. Jest więcej zasłużonych osób. I pracowali od wielu lat. Ja, typowy krakowski słoik, przed kilkunastoma, a może nawet kilkudziesięcioma, bo to ponad 20 lat temu było, gdy pierwszy raz przyjechałem na wieś do Warszawy, po prostu poznałem wspaniałych tutaj ludzi. Mariusz Ambroziak. Pan poseł Mariusz Ambroziak, wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Wspólnoty samorządowej. Starosta Małomiński w swoim czasie, a teraz wiceburmistrz miastowa. Ale nie tylko oni dwa. Przecież jest wśród nas. Mnie jako człowiekowi z Krakowa będzie to trudno powiedzieć, bo wyście tutaj już wspominali o tym, co bardzo ucieszyłoby mojego syna Marcisława Wiktoryna od Tona Stefana Piusa, Rokosza Kuczyńskiego, bo tak ma łącznie z bierzmowania zmianami, bo on jest kibicem Wisły i on Wiśle już tu było. Ale ja przypominam, że Ojciec Święty był kibicem Krakowi. I Krakowie jest najstarszym klubem w Krakowie. A jak mówimy o kibice i jesteśmy w Warszawie, to nie możemy zapomnieć o wiceburmistrzu Ochoty, Grzegorz Wysocki! Grzegorz Wysocki! Legia to nasza duma i sława. On tak śpiewa, jak chodzi na żyletę, tak? To się chyba tak nazywa, żyleta. Ale to wszystko, proszę Państwa, właśnie są osoby, które tworzyły Mazowiecką Wspólnotę Samorządową. Ja już mówiłem, że jako ten słoik krakowski przyjechałem i oni mnie zaprosili i stałem się założycielem tej mazowieckiej wspólnoty. Słuchajcie, jak ona się rozrastała, jak ona kwitła. Słuchajcie, najpierw w Iłowie, tam mam
Koziaka. Potem gdzieś w Wołowinie, gdzie ten rytel, nie? A potem się okazało, że i w Płocku, i w Raciążu, i gdzie tam jeszcze, kto by jaką miejscowość na Mazowszu nie wspomniał, to tam każdy z mieszkańców wie, co to jest Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, dlatego że ona ma najwięcej radnych, wójtów, burmistrzów na całym Mazowszu. Ponad 5% w ostatnich wyborach do sejmiku otrzymała. No i z Krakowa zawsze się dziwujemy, że coś ktoś na Mazowszu potrafi zrobić, ale myśmy mieli też takiego wspaniałego samorządowca. Niestety, świeci Panie nad jego duszą, pan marszałek Marek Nawaga już teraz patrzy na nas w ramach tej tajemnicy obcowania świętych z niego, z Poznania. Ale to jest zmienia faktu, że to był wspaniały samorządowiec. I my z Krzysztofem Kolendrem, z Nowego Sącza, z Gorlic, staramy się tam w Małopolsce dźwignąć to brzemię odpowiedzialności, które nam pozostawił świętej pamięci Marek Nawara. Bo tego potrzebuje cały nasz kraj. Tego potrzebuje i Mazowsze. I pan kanclerz z Koszalina tak pięknie mówił. Pozdrowie pana kanclerza z Koszalina, bo to, co pan powiedział, poruszyło mnie do głowy. Ważne jest, proszę państwa, to hasło. Oczywiście, tu jest napisane, zmieniamy na lepsze, ale w innych dokumentach kongresowych przeczytałem, że wiele jest serc. A jak usłyszałem, że jest hasło, wiele jest serc, to od razu jako pobożnemu człowiekowi, bo u nas w okolicach Wieliczki, czyli w Krakowie, ludzie są pobożni, wiele jest serc kojarzy się z piękną pieśnią, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. A Ewangelion po grecku to znaczy dobra nowina. Jaka jest dzisiaj dobra nowina? Dzisiaj jest dobra nowina płynąca stąd, że są bezpartyjni i oni zwyciężą! Ale proszę tutaj naszego przyjaciela, pana dyrektora Adama Zalewskiego z województwa pomorskiego. Zapraszam na scenę, żeby pan razem ze mną dyrektorze podpisał ten akt. Zapraszam Mariana Turowskiego z Łomży. Proszę tutaj. I Krzysztofa Holendra też zapraszam. Podpiszmy ten dokument. Wiele jest sens. Idea uzdrowienia polskiej polityki obecna jest nie tylko, jak państwo słyszeliście, w Małopolsce, ale praktycznie w każdym zakątku naszego kraju. Czas na województwo lubelskie. Bogusław Broniewicz, lider Stowarzyszenia Biało-Samorządowa. Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Mam przyjemność reprezentować miasto Biała Podlaska. Jestem prezesem Stowarzyszenia Biała Samorządowa. Przyjechałem do państwa z miasta, które niestety doświadcza od 4 lat tego partyjniactwa, o którym tutaj większość z moich poprzedników mówiło. Partyjniactwa, które nie służy rozwojowi miasta, nie służy jego mieszkańcom, natomiast służy interesom partii politycznych, które rządzą w naszym mieście. Zarządzane to miasto jest przez, tak jak my to określamy, funkcjonariusza partyjnego z ramienia PiS-u, który, tak jak tutaj też było powiedziane, obiecywał wiele cudów, które dokona, natomiast te 4 mijające lata pozwalają powiedzieć, że tych cudów niestety nie było. Jest to miasto na wschodzie, którym też rządzi koalicja. We Wrocławiu powstała w opinii pani radnej bardzo taka dziwna koalicja Nowoczesna, SLD plus Rafał Dudkiewicz. U nas rządzi w Radzie Miasta koalicja, w której jest i PiS, i Platforma, i SLD, i PSL. I jeszcze na dodatek Komitet Bezpartyjny byłego prezydenta miasta. Jest to radna, my to nazywamy się w mieście, że to jest tak zwana smutna rada, nie ma rada, która nie ma nic do powiedzenia. Byłem kilkukrotnie na sesji tej rady i naprawdę jako były radny miejski, jako były przewodniczący rady, przeżywałem szoki, takie zatworzenie, jak można tak nisko upaść, jak można pozwalać na takie rzeczy, na które pozwala rada. Sytuacja też jest dosyć kuriozalna, w
bo dziwo to nie przewodniczący Rady Miasta informuje dziennikarzy i opinię publiczną o tym, jakie decyzje będą na takich sesjach zapadały, ale tuż przed rozpoczęciem sesji informuje o tym prezydent miasta. Nie wiem, czy to w Polsce gdzieś jest praktykowane, u nas jest to na gminę 3,5 lat. My jako stowarzyszenie za główny cel postawiliśmy sobie obudzenie mieszkańców Białej Podlaskiej i znaleźliśmy sojuszników, którzy mówią, że trzeba obudzić mieszkańców z całej Polski po to, abyśmy my, mieszkańcy Polski, my, mieszkańcy poszczególnych miast, poszczególnych miejscowości, wzięli sprawy w swoje ręce, wzięli władzę w swoje ręce, służyli mieszkańcom i sprawowali tę władzę w imieniu i na rzecz mieszkańców. Z wielką radością podpisuję ten apel. Zapraszam wszystkie organizacje do przystąpienia do ruchu samorządowego bezpartyjni. Jeszcze tak, nawiązując do wypowiedzi pani doktor, my jesteśmy dzisiaj chyba najdalej na wschód, jeśli chodzi o Białorusię z miastem. Zapraszamy oddziały bezpartyjnych po to, żeby dokonały inwazji na Białoruś. My zapewnimy aprowizację i dom mieszkanki. Dziękuję bardzo. Skoro rozpoczęliśmy wystąpienie gospodarzy, to również ostatnie z wystąpień na drugiej ogólnopolskiej konwencji bezpartyjnych będzie należało do przedstawiciela Warszawy. Zapraszam teraz na scenę Dariusza Kaczczaka, zastępcę burmistrza dzielnicy Białołęka. Szanowni Państwo, już wiem też, co różni nas, samorządowców, od partii politycznych, a mianowicie to, że posiadany instynkt. Szczerze nie wiedziałem, że się będę występował przed Państwem, gdybym miał zadać głos, ale dobry samorządowiec jest zawsze przygotowany, więc powiem szczerze, że mam coś do powiedzenia w tej sprawie. Proszę Państwa, samorządowcy, pomimo że bezpartyjni, nie mogą nie widzieć tego, co się dzieje dookoła. Powiem Państwu, że nic mnie tak nie dotyka, jak brak szacunku dla osób starszych, jeszcze w dodatku takich, które walczyły o Polskę. Mówię tutaj o 91-letniej pani Wandzie, która chciała się dostać do Sejmu, żeby wesprzeć osoby niepełnosprawne. Nie wpuszczono jej tam. Pani była żołnierzem AK, powstańcem Warszawy. I powiem tak, skoro rząd sobie nie radzi, skoro partie nie chcą rozwiązać tego problemu, to mam prośbę do wszystkich samorządowców tu zgromadzonych, weźmy to na swoje barki, wprowadźmy do programów bezpartyjnych, aby właśnie osoby niepełnosprawne objąć przy tych najbliższej kadencji pięcioletniej specjalną opieką, specjalną troską. Nasz kraj, nasze samorządy na przestrzeni 10 lat wzbogaciły się. W związku z powyższym możemy sobie na to pozwolić, żeby dostrzec właśnie tę grupę społeczną, której często wcześniej dostrzegaliśmy. Czasami może nie warto wykonać jednej drogi i ją utwardzić. Może po prostu warto, abyśmy jako samorządowcy walczyli o polepszenie jakości życia wielu grup społecznych, między innymi i tej. Coś, co nas również odróżnia od partii politycznych, to brak chęci do indoktrynacji młodego pokolenia. Jakieś są zapędy gigantyczne do tego, żeby edukacja, za którą opowiadamy niby samorządowcy, miała pewien nośnik polityczny. Zwracam się więc do samorządowców z tego kraju o to, abyśmy pracowali nad tym, by podnosić jakość kształcenia. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Zmierzyłem się z tym na Pradze Północ. Ja chcę być tego świadkiem, jak musi poprawić wyniki edukacyjne w ciągu półtora roku. Dlaczego o tym mówię? Dobre wykształcenie, lepszy start w przyszłość. Dobre wykształcenie, lepsza praca. Dobre wykształcenie, lepsze pieniądze. Jeśli te wszystkie trzy rzeczy młodym człowieku wystąpią, to co on robi? On myśli, czy lepsze są partie, czy lepszy jest kandydat bezpartyjny, czy jakiegoś stowarzyszenia, czy NGO-su. Jaki z tego będziemy mieli my też sukces? Taki, że osoba myśląca, która nie obawia się, że będzie ograniczona jej wolność ekonomiczna, psychologiczna,
będzie naszym wyborcą docelowo. Zagłosuje na nas. Na tych przedstawicieli, którzy właśnie zadbają o tą edukację. I mam jeszcze trzecią rzecz. Może nie popularno politycznie, bo wszyscy się tego obawiamy, żeby o tym powiedzieć. Dlatego, że opinia publiczna, mieszkańcy powiedzą, że dbamy o swoje. Ale proszę, nie zgadzam się na to, aby jeden człowiek zarządził, że mi osobiście, ale też wielu urzędnikom, obniży się pensję o 20%. Powiem dlaczego tak myślę. Bo wychodzę z założenia i dziwię się, że ten strateg, naczelnik, o tym nie pomyślał, że dobre państwo to dobra administracja, sprawne państwo to sprawna administracja. Proszę Państwa, takie działanie nie jest wymierzone w nas. Ono jest wymierzone w mieszkańców. Dlaczego? Bo to się odbije na jakości świadczonych usług na rzecz tych mieszkańców. Przecież za chwilę ludzie będą odchodzić z pracy tego samorządu. Kogo będziemy brali? To są wydawane decyzje administracyjne, odpowiedzialność finansowa. To jest uderzenie w mieszkańców, a nie tych samorządowców, którzy dostają 25% pensji. I to nas właśnie różni od partii politycznych, żeby potrafimy to dostrzec. I mówmy to mieszkańcom, że to nie chodzi o nasz portfel. To chodzi o ich odbór urzędu, o jakość obsługi, która będzie dotyczyła każdego dnia. Bo mamy na przykład w Warszawie, są miliardy operacji codziennie, albo w skali roku, które dotyczą obywateli. I jestem tutaj dlatego właśnie wśród bezpartyjnych. Działam już od kilku dobrych lat, bo wiem, że mam swobodę podejmowania decyzji, że nikt do mnie nie dzwoni i nie mówi, ma być w lewo, trzeba być w prawo, krawędzi 20 cm czy 15 cm. Po prostu działamy tak, jak mieszkańcy tego chcą. Dlatego zachęcam Państwa wszystkich i tych, którzy oglądają nawet na Facebooku naszą transmisję, bo ona cały czas trwa, żeby zagłosowali na bezpartyjnych. My potrafimy po prostu lepiej rządzić. Dziękuję. Dariusz Pasiak, zastępca burmistrza dzielnicy Białołęka. Szanowni Państwo, w tym momencie chciałbym zaprosić na scenę naszych znakomitych prezydentów, aby również podpisali się pod tym apelem. Zapraszam pana prezydenta Piotra Krzyszka, zapraszam pana prezydenta Roberta Raczyńskiego, pana prezydenta Janusza Kubickiego i pana prezydenta Piotra Romana. A potem, jak już podpiszą się prezydenci, zapraszam was wszystkich, drodzy Państwo, abyśmy podpisali się pod tym apelem na koniec tego wspaniałego wydarzenia i pokazali partii, że po wielu latach ich beztroskiej dominacji powstała realna alternatywa. Zapraszam, panowie, nie schodźmy ze sceny, zrobimy jeszcze na koniec grupowe zdjęcie. Zapraszam do podpisywania. Patryk, proszę bardzo, chodźmy wszyscy na scenę, zróbmy grupowe zdjęcie i wyślijmy ten obrazek w świat. Panowie, panie, zapraszam gorąco, podpiszmy apel, zróbmy grupowe zdjęcie i pokażmy partiom, że w najbliższych wyborach bez partii to będzie siła, z którą niewątpliwie będzie trzeba się liczyć. Możemy zakomunikować całej Polsce, że bezpartyjni,
będą pierwszą w historii naszego kraju inicjatywą, która w wyborach samorządowych wystawi ogólnopolską listę. Myśmy zamierzali, jak amerykańscy